Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja swoje oświadczenie kieruję do ministra środowiska i klimatu. Oświadczenie dotyczy akcji promocyjnej, która została rozpoczęta w lasach państwowych. Lasy państwowe ostatnio cieszą się dość złą sławą. Głównie wynika to z tego, że prowadzą rabunkową gospodarkę leśną. Ale lasy państwowe zdecydowały się na rozpoczęcie akcji promocyjnej. To nie przypadek, że zdecydowały się zlecić akcję promocyjną w firmie, która do tej pory zajmowała się promowaniem Funduszu Sprawiedliwości związanego ze gniewem Ziobro, bo powszechnie wiadomo, że lasy państwowe są dzisiaj obsadzone przez ludzi związanych właśnie z gniewem Ziobro i z Solidarną Polską. Niestety nawet ta sytuacja doprowadziła do kompromitacji, bo w filmie promującym lasy państwowe znalazł się ptak długoszpon, który nie jest gatunkiem występującym nie tylko w Polsce, ale w Europie. To tylko i wyłącznie świadczy o tym, że ta firma została, nie ma świadomości tego, czym się tak naprawdę zajmuje. Chciałbym się dowiedzieć, w jakim zakresie, w jakim trybie została wybrana, ile ten film promocyjny konkretny kosztuje, jakie w ogóle nakłady promocyjne lasy państwowe wydają na, jakie nakłady wydają w ogóle na promocję swoich aktywności i jakie firmy są zatrudniane obecnie przez dyrekcję oraz jacy ludzie bezpośrednio za to odpowiadają. To jest pierwsze pytanie. I pytanie drugie, które chciałbym skierować do ministra Ziobro, do prokuratora generalnego i ono dotyczy energetyki. Otóż w ostatnich latach mamy do czynienia z szeregiem decyzji, które prowadzą do gigantycznych rozmiarów strat. Elektrownia, blok energetyczny, elektrowni w Ostrołęce, kilka miliardów złotych. Blok energetyczny niedziałający w Jaworznie, około 6 czy 7 miliardów strat. Sytuacja dramatyczna, zaniechanie i błędy urzędnicze, które zostały podjęte w Turowie. Już dzisiaj wiemy, że to jest 500 000 euro kara dobowa. Nie wiemy, jak długo ten proces będzie trwał. Chcę zapytać ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, czy prokuratura rozpoczęła już działania związane z przestępstwami urzędniczymi popełnionymi przez urzędników wysokiego szczebla i na jakim etapie te postępowania w tej chwili są. Dziękuję bardzo.